Chwała Bogu. Wiecie, kiedy był czas uwielbiania, była taka pieśń, którą jakby ten temat ciągle żyje i może bym prosił Dawida, żeby ją wyświetlił. Kiedy słyszę Twój głos, nic tak nie cieszy. Może... Kiedy słyszę Twój głos, nic tak nie cieszy, Ty mnie znalazłeś, więc jestem bezpieczny. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Kochani, ten temat, nie potrafię się od niego oderwać. Myślę, że coś Jasiu powiedział na jeszcze wcześniejszej usłudze. Później młodzież usługiwała w temacie tak bardzo mi bliskim. Później pastor pociągnął i ja, kiedy mając ten temat jakoś przed sobą, miałem taki ogromny dylemat, czy mam coś zmieniać, o czymś innym mówić. Ale tak naprawdę nie potrafiłem się oderwać od tego tematu, od tej przypowieści o synu marnotrawnym, o tym podobieństwie. Widzieliśmy taki tę scenkę, która była przez młodzież pokazywana i jest to zawsze, kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, czy kiedy widzę taką scenkę, która mówi o miłości Ojca, który nas tak bardzo ukochał, który jest taki pełen łaski, pełen miłosierdzia, który tak bardzo pragnie naszej obecności, naszej relacji, to zawsze gdzieś to dotyka bardzo mojego serca. Kiedy Szymon grał tę rolę ojca, ja później po nabożeństwie mówię, Szymon, ja bym chyba wymiękł, ja bym tam chyba się, że tak powiem, mocno wzruszył i chyba bym nie potrafił tego zagrać, to co ty, nie? Wiem, że on też się musiał mocno powstrzymywać, aby jakieś wzruszenie, emocje gdzieś go nie dotknęły, nie? Wiecie, i chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie tę przypowieść, podobieństwo o synu marnotrawnym. Wszyscy wiemy, że jest to 15 rozdział Ewangelii Łukasza od 11 wersetu. Wiecie, ta przypowieść, jest, to podobieństwo jest tak bardzo znane, jest to taka historia, która często jest przedstawiana w kościołach, w zborach, społecznościach i na lekcjach szkoły niedzielnej. Używana jest w celu takiego zademonstrowania miłości Ojca i przekazania takiego poselstwa Ewangelii, czyli często się mówi, że jest to Ewangelia w Ewangelii, czyli jest to historia tego, jak grzesznik może przyjść do swojego Ojca i może dostąpić Jego miłości, przebaczenia. Wiecie, ale kiedy czytamy ten fragment od 11 wersetu, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I kiedy czytam ten fragment, to podobieństwo, to widzę, że Jezus nie tylko o tym mówił, to co wcześniej, ale też mówi o tym, że nie jest to taka instrukcja, jak się narodzi na nowo, ale że ci dwaj synowie, którzy tutaj są w tym podobieństwie, mieszkali w domu swojego ojca. Mają z nim relacje, cieszą się przywilejami synostwa. I Jezus nie chciał tylko przedstawić sposób, Jezus chciał też przedstawić sposób, jak wrócić do relacji z Ojcem. Bo często jest tak, że gdzieś odchodzimy, gdzieś tracimy te relacje z naszym Ojcem przez nasze postępowanie. Czasami jest to grzech, odejście. Wiecie, i to jest coś takiego, co Jezus, o czym tutaj mówi też w tym fragmencie, że możemy przyjść do Ojca, wrócić. I kiedy czytamy ten fragment, ten młodszy syn, nie wiem, czy to był proces w jego życiu, że miał relację ze swoim ojcem, ale potem coś się w jego życiu zdarzyło. Zaczął dorastać, pojawił się jakiś bunt, i czyli stracił tą relację z ojcem, jego bliskość. Zaczął się egoizm w jego życiu, zaczęło go ciągnąć do świata, do różnych rzeczy. I cenił ojca tylko za te rzeczy takie materialne, za to, co mógł otrzymać od ojca, a nie zależało już mu na tej bliskiej relacji, na społeczności z ojcem. I w końcu całkowicie odrzucił więź z ojcem w zamian za dziedzictwo. Myślał tylko o zaspokajaniu własnych pragnień. Nie miał względu na uczucia innych. Wiecie, nie wiem, czy w tych czasach syn mógł poprosić o swoje dziedzictwo w tamtej kulturze.
bo słyszałem różne opinie na ten temat. Jedni twierdzą, że nie, że to była obraza, że jeżeli syn poprosił, żeby mu dał czy należną mu część dziedzictwa, to było to, aby powiedzenie, że tato, najlepiej, abyś już umarł, bo ja chcę dziedzictwa. Wiecie, nie wiem, do końca nie zbadałem tego, ale myślę, że ta sytuacja, kiedy ten syn myślał tylko o swoich pragnieniach i kiedy poprosił o swój dział, była dla tego ojca takim okazaniem takiego braku szacunku, była taka trudna i bardzo obraźliwa. Mimo to ojciec dał mu dziedzictwo bez ograniczeń, mimo jego egoizmu i chciwości. Wiecie, kiedy nad tym myślałem, zastanawiałem się, jak to sprowadzić do naszego życia. Czy to tak dzieje się nagle, że tracimy gdzieś taką tę bliską relację z ojcem, że coś się naraz urywa? Myślę, że nie. Często to jest taki proces, że w naszym życiu, że może się w życiu człowieka wierzącego zdarzyć tak, że zaczyna mu bardziej zależeć na tym, że, żeby coś otrzymać od Boga, żeby coś tylko wziąć, dostać i dostać odpowiedź. Zadałem sobie takie pytanie, taki aby test zrobiłem troszeczkę, który też możemy sobie zrobić. Co się pojawia w moich modlitwach? Czy w moich modlitwach, kiedy rozmawiam z Bogiem, to jest tylko daj, daj, proszę Cię, zrób to, zrób tamto? Czy jest po prostu wdzięczność, rozkoszowanie się taką relacją z Bogiem? I myślę, że wtedy, gdy bardziej nam zależy na darach, nawet na dziedzictwie, na przywilejach, niż na relacji i bliskiej więzi z dawcą, z Bogiem, wtedy zaczynamy wchodzić na taki niebezpieczny grunt. Zaczyna się coś takiego, że zaczynamy szukać czegoś innego. Wiecie, ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie mamy prosić. Słowo Boże jasno i konkretnie mówi, że mamy wołać do Boga, przynosić nasze prośby, błagania i do tego jesteśmy zachęcani, do tego jesteśmy przez Boże Słowo zachęcani, często my zachęcamy zbór. Wiecie, i to jest bardzo prawidłowa postawa. Myślę, że każdy z nas, Janusz też często daje taki przykład i ostatnio na spotkaniu z braćmi na tym piątkowym też mówił, że jego cieszy i każdego ojca cieszy, kiedy dziecko przychodzi i prosi, tato, potrzebuję, daj i tak dalej. To jest takie w sercach naszych, że nawet nasze te dzieci takie ziemskie tutaj doświadczamy tego, że kiedy dziecko przychodzi z prośbą, to wiemy, że chcemy mu dać, że jest to taką tęsknotą naszego serca i chcemy jak najbardziej odpowiedzieć na te modlitwy, na te prośby. Ale myślę, że najważniejsze, ja też to powiem jakby ze swojego życia, że wiem, że często Ania przychodzi i gdzieś tam o coś prosi. I ja jako taki niedoskonały ojciec nie zawsze mówię tak. Czasami powiem, no nie da się albo coś tak dalej. Kochani, ale powiem wam szczerze, ale cieszy mnie to, że ona przychodzi do mnie z prośbami, przychodzi do mojej żony, że nie idzie gdzieś z tymi prośbami na zewnątrz, ale przychodzi do nas ze swoimi problemami, ze swoimi jakimiś rzeczami, o których potrzebuje. Ale myślę, że tak najbardziej cieszy mnie i myślę, że każdego rodzica, kiedy chce się po prostu przytulić, chce po prostu... no, ona się już zawstydziła i będę miał wykład. Kiedy chce się przytulić. Ja myślę, że to jest takie naturalne, że dziecko chce przytulić, usiąść na kolanach ojca czy mamy. Dzisiaj też tak było. Gdzieś tam poszedłem jeszcze sobie powtórzyć rano, siąść nad tym fragmentem na dół. Ania gdzieś tam zleciała i ja mówię, co chcesz, Aniu? A ona mówi, a chciałem się tylko przytulić, nie? Wiecie, nie tylko dzieci to mają. Moja żona też. Też się lubi przytulić i potrzebuje tego przytulania. Wiecie, ale czytaliśmy w tej, śpiewaliśmy w tej piosence, że nic tak nie cieszy. Nie wiem, czy Dawid jest w stanie, kiedy słyszę Twój głos. Kiedy słyszę Twój głos, nic tak nie cieszy. Ty mnie znalazłeś, więc jestem bezpieczny. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Wiecie, ale to najfajniejsze, kiedy możemy mówić o swoich, kiedy dziecko może mówić o swoich tęsknotach, pragnieniach. Po prostu chce się przytulić, chce być bezpieczne w objęciach ojca.
Wiecie, i to jest taką dla mnie taką wielką, wielką zachętą. Kiedy tak popatrzę na swoje życie jako dziecko, nie wiem, może już kiedyś o tym mówiłem, ja byłem bardzo skryty, bardzo trudno mi było, aby uzewnętrzniać swoje uczucia. Ja wiem, że czasami raniłem swoich rodziców. Być może oni też nie umieli mi jakoś tak do końca tego przekazać, takiej, nie wiem, wyrażania uczuć. Ale być może ja taki byłem, może Bóg trochę już zmienił rzeczy w moim życiu, ale bardzo trudno mi było, aby zwierzać się rodzicom, mówić o swoich tęsknotach, pragnieniach, nawet jakoś tak to przytulanie nie do końca mi kiedyś przychodziło i żona mówi, że ona mnie dopiero tego nauczyła. Kochani, ale myślę, że to jest taką wielką, wielką też radością dla rodziców, kiedy ja mówię też, tak chciałbym to powiedzieć, może też do dzieci, które są na tej, do tych młodszych, większych, do nastolatków, ale też do nas dorosłych, jeżeli mamy rodziców jeszcze, żebyśmy też wykorzystywali ten czas, abyśmy okazywali tą czułość, chcieli mówić o swoich pragnieniach, marzeniach, zwierzać się. Ja wiem, że czasami te relacje są trudne, czasami są jakieś zranienia w rodzinie, ale zachęcam was do tego, żeby przełamywać te rzeczy, żeby to oddawać Bogu, żeby szukać takiej, tej bliskiej relacji, póki jest czas. Wiecie, ja wiem, że gdzieś tam w tęsknotach mojego taty było, żebym bardziej był taki wylewny, żebym powiedział o swoich marzeniach, a ja byłem taki zamknięty i jak to tata czasami mówił do mojej mamy, nic nie szło z niego nadłubać, nic się dowiedzieć, nie? Tak po naszemu. Wiecie, i wiem, że tak trochę raniłem rodziców, mimo że miałem kochających rodziców, nie umiałem tego jakoś zwyciężyć, taki skryty, zamknięty. Wiecie, ale Bóg to może wszystko zmieniać i myślę, że to jest coś takiego, do czego Bóg nas zachęca przez to też słowo, abyśmy byli takimi otwartymi, abyśmy nie porzucali tej relacji z Ojcem. Bo jeżeli ta relacja, taka bliska więź z Ojcem się urywa i teraz przechodzę już na tę taką duchową rzecz, to wtedy zaczynają się nasze problemy. Bo gdzieś pojawia się pustka. Gdzieś w sercu tego młodego, tego młodszego syna pojawiła się pustka. Stracił taką bliską relację z Ojcem, nie był zainteresowany. Był zainteresowany tylko odbieraniem dobrych rzeczy, był zainteresowany przywilejami, ale gdzieś w tym wszystkim zagubił te relacje. I zaczęła się pojawiać pustka i w miejsce tej pustki, która nigdy nie może być próżni, gdzieś zaczął odchodzić i poszedł z domu ojca, wyszedł z objęć i znalazł się w miejscu, w którym nigdy by nie chciał być, gdzie zobaczył swój upadek. Wiecie, ale czasami to nie jest takie od razu, że jest alkohol, że są jakieś narkotyki. Czasami może być tak, że ta pustka w życiu człowieka wierzącego może się pojawić, kiedy odejdzie od Boga, kiedy nie ma tej bliskiej relacji i może to się przejawiać w różny sposób. Może to być w ten sposób, że gdzieś zaczynamy za długo siedzieć przed ekranem komputera, smartfona, tracić czas, że może to być, że zaczynamy szukać jakichś pocieszenia, oglądając telewizję, uciekając z romantyczne jakieś marzenia, kiedy na przykład małżeństwo coś tam nie wychodzi, kiedy nie ma takich relacji, jakich się zamarzy, że może być taka ucieczka w różne rzeczy. Może to być ucieczka w pracę, w szukanie różnych wyzwań, i to może być stać się taką ucieczką, odejściem i takim substytutem tej takiej bliskiej relacji z Bogiem. Wiecie, i tak, ale zawsze to jest taka równia pochyła. Jeżeli się nie opamiętamy, to gdzieś człowiek wierzący może zejść właśnie w taki moment, że będzie już na w takim miejscu się znajdzie, gdzie są świnie, gdzie nie ma pokarmu, gdzie jest taki pokarm, który by już może chciał, a już go nie może nawet dostać, gdzie już nie będzie tego pokarmu takiego duchowego. Ale zawsze jest nadzieja. Chciałbym powiedzieć, że zawsze tak ten marnotrawny syn można się zreflektować i do tego to słowo nas zachęca.
I czytamy tutaj, a wejrzawszy w siebie, to jest 17 werset, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Wiecie, to jest taka prosta instrukcja, ale chciałbym, żebyśmy sobie każdy z nas zadał pytanie, co jest w moim sercu? Czy mam taką bliską społeczność z Bogiem? Czy mam bliską relację z Jezusem? Czy słyszę Jego głos? Czy jestem wtulony w Niego? Czy czuję się bezpieczny w Nim? Czy wystarcza mi to, że mam Jego obecność? Wiecie, każdy z nas sobie musi zadać to pytanie. Być może twoja relacja jest taka pełna radości i doświadczasz tego, a być może gdzieś jesteś na takim miejscu, gdzie potrzebujesz tej przemiany, zreflektować się, zawrócenia. Musisz popatrzeć na swoje życie i coś zmienić, zawołać do Boga. I chcę ci powiedzieć, że w tym jakiejś takiej pogoni za różnymi rzeczami, to mogą być nawet takie sprawy duchowe. Jeżeli nie ma bliskiej relacji z Ojcem, z Bogiem, nie ma takiej więzi bliskiej, to nawet gonitwa za cudami, za jakimiś manifestacjami może być tym, co i tak cię nie zaspokoi, bo tak naprawdę będziesz potrzebował po prostu tej bliskiej więzi z Jezusem, z Ojcem. I myślę, że ten przykład, który dał nam ten młodszy syn, który przestał cenić relacje z Jezusem, ze swoim ojcem, opuścił swój dom i zaczął zaspokajać swoje pożądliwości ciała, ale kiedy się zreflektował, kiedy zaczął pokutować, wyznawać swój grzech i kiedy wrócił do ojca, jest dla nas takim wzorcem i tak powinniśmy zawsze też postępować. Nie możemy szukać jakichś zastępczych rzeczy. Wiecie, tak popatrzyłem wczoraj na swój telefon. Nie wiem, czy we wszystkich tak jest. Jest taka funkcja, mi się pojawia, taki komunikat na koniec dnia. Czas spędzony przed ekranem. I wczoraj miałem taki, że poniżej średniej, tak myślę, no dobrze jest, nie? Nie wiem, od czego to zależy, to jest tygodniowo, jakoś nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale tak pomyślałem, to dobrze, skoro mniej spędziłem czasu przed ekranem, przed smartfonem, to znaczy, że miałem czas na inne rzeczy. Wiecie, ale to są takie techniczne rzeczy. Tak naprawdę ty wiesz w swoim sercu, czy masz taką dobrą relację z Jezusem, że masz taką bliską relację z Ojcem. I myślę, że patrząc na życie, możemy czasami właśnie zobaczyć, że były osoby wśród nas, osoby pełne pragnień, osoby wierzące, które gdzieś w pewnym momencie zletniały. Gdzieś ta pierwsza miłość ostygła, gdzieś się podgubili, gdzieś się pojawił grzech i gdzieś dzisiaj żyją w takim miejscu, bałbym się powiedzieć, ale może w chlewie, tak było bardzo jasno i dobitnie powiedziane, czyli ich życie jest dalekie od ojca, dalekie, ale ojciec dalej o nich zabiega, wyczekuje i patrzy. I chcę ci powiedzieć, jeżeli nawet twoje życie w tej chwili jest pełne problemu, pełne jakichś problemów, czy nawet grzechów, w którym tkwisz, nie potrafisz sobie z tym poradzić, chcę ci powiedzieć, że ojciec czeka na ciebie, wypatruje. Jak ten ojciec w tym podobieństwie, on wychodzi każdego dnia, patrzy, czy wracasz i on cię do tego zaprasza i tak bardzo mu na tobie zależy. Kochani, ale chciałbym teraz też popatrzeć na drugiego syna, na tego starszego syna i przeczytamy sobie od 25 wersetu tego 15 rozdziału. Starszy zaś syn był, jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i taniec. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy
ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu twojego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Kochani, dalej już nie czytamy, jaka była reakcja tego starszego syna. Czy on się zreflektował? Bo ojciec tak samo go kochał, tak samo pragnął, aby on się razem z nim cieszył i radował z powrotu młodszego syna, jego brata. Ale zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby ten powracający, pokutujący młodszy syn spotkał najpierw tego starszego brata, czyli swojego brata, a nie ojca. Czy tak ta sytuacja by się potoczyła? Czy może by było tak, że ten starszy brat by go pogonił, gdzieś spowodował to, że nie potrafiłby przyjąć tego przebaczenia? Wiecie, to jest też taka jakaś nauka dla nas, dla mnie, że czasami patrząc na kogoś, kto upadł, na człowieka wierzącego, gdzieś tam jest gdzieś w bagnie i tak dalej, ale kiedy pokutuje, wraca, czy moja postawa jest taka właściwa, pełna miłości, przebaczenia, pełna taka zachęty dla tej osoby, czy gdzieś tam moja jakaś własna sprawiedliwość, moje jakieś surowe, że tak powiem, standardy powodują to, że odtrącam tego brata czy siostrę. Wiecie, zadałem sobie takie pytanie, bo czasami są różne sytuacje w naszym życiu, że nie jest tak łatwo się cieszyć z powrotu kogoś. Bo powiemy o jakiejś takiej sytuacji, że ktoś cię zranił, gdzieś tam odszedł, żyje byle jak, nawraca się, przychodzi i ty widzisz błogosławieństwo w jego życiu. Widzisz, że zaczyna się mu powodzić. I czy w twoim sercu jest radość z tego powodu? Czy może jest jakaś taka, pojawia się zadra, panie, ja ci tak służę, a tu cały czas wiatr w oczy, problemy i przeciwności. A on nagrzeszył, wrócił, nagrzeszył i niby pokutował, a tak mu wspaniale błogosławisz. Wiecie, nie znając serca tego człowieka, mogę też, może się coś takiego delikatnego zrodzić w moich myślach. Wiecie, kiedyś zmagałem się z taką sytuacją. Wiecie, nie mówię o rzeczy jakiejś takiej wirtualnej, czymś, coś, czego nie przeżyłem. Czyli ktoś mnie mocno zranił, może nie do końca był tego świadomy, gdzieś tam grzeszył, ale wrócił. Ja nie znając do końca jego serce, jego motywacje, tak nie do końca potrafiłem się z tego cieszyć, bo widziałem przemianę, widziałem, no niby się cieszyłem, ale myślę, Boże, jemu tak łatwo to wszystko jakoś przychodzi. Zacząłem mu jakby zazdrościć. Wiecie, mówię o takich niuansach, to się rzadko zdarza może, ale coś takiego w moim życiu, taka myśl się pojawiła odnośnie tamtej sytuacji. Wiecie, i tak zadałem to pytanie, co by się stało, kiedy ten pokutujący młodszy syn najpierw spotkał swojego brata. Czy ta sytuacja była taka sama, że byłaby radość, byłoby przywrócenie do godności, byłaby uczta, radość? Nie wiem, kochani. Wiecie, ale chcę wam powiedzieć coś takiego, że patrząc na życie tego starszego brata, można było odnieść wrażenie, że on jest taki w porządku, wierny, przy ojcu, pracuje ciężko. Wiecie, ale tak może być, to jest takie bardzo ukryte, tak może być w życiu człowieka wierzącego, że służy Bogu wiele lat i w pewnym momencie zatraca gdzieś tę radość zbawienia, tą pierwszą miłość. Gdzieś ta relacja z Bogiem zostaje gdzieś tam zaniedbana, a jest służba, jest praca, może dla zboru, dla społeczności, ale to już nie wynika z miłości. Nie wynika z takiej miłości do Boga, do braci i sióstr, ale to już jest takie zapracowywanie sobie na
na przychylność i nie ma w tym radości, jest tym, zaczyna się coś takiego, coś takim, taką rzeczą trudną, że można wpaść w legalizm, w takie martwe uczynki, w osądzanie, w surowość, gdzie zaczynam wobec innych rzucać jakieś takie standardy, że mam ma robić tak jak ja, że to jest tak, 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 a to ponad to, to już jest nie tak. Wiecie, zaczyna się taki legalizm w życiu człowieka wierzącego. I to jest takie niebezpieczeństwo. Bo jeżeli nie ma miłości do Ojca, jeżeli moje uczynki, moje życie dla Boga nie wynika z miłości, ale tylko zależy mi, aby być użytecznym, to wtedy mogą się pojawiać w moim życiu właśnie taki legalizm. Może się zacząć pojawiać to, że zaczynam robić coś, żeby być widoczny, żeby być potrzebnym, żeby robić rzeczy, które tak naprawdę dla Boga są obrzydliwością. Wiecie, jeżeli są robione bez miłości. To dotyczy szczególnie tych, którzy są mocno zaangażowani, którzy gdzieś tam służą. Czasami cierpi później na tym rodzina, dzieci, gdzieś są zaniedbane różne relacje. Wiecie, i to jest zawsze coś takim ostrzeżeniem dla każdego z nas. To nie chodzi o to, żeby nie służyć. Wręcz przeciwnie, mamy służyć Bogu, mamy służyć innym, mamy być pełni poświęcenia. Ale w tym wszystkim zawsze muszą być sprawdzane priorytety, że Bóg jest na pierwszym miejscu, rodzina, potem służba. Wiecie, przepatrzmy te swoje priorytety, swoje takie rzeczy, które są w naszym życiu. Czy jest to tak właściwie wszystko poukładane? Czy być może już gdzieś tam tak ciężko pracujesz, gonisz też od służby do służby, a tak naprawdę potrzebujesz po prostu spotkać się tak na nowo, przybliżyć, wrócić do Ojca. Czyli ojciec spotykając swojego, rozmawiając ze swoim starszym synem, kiedy się radowali, tak samo go wzywa do tego, aby wszedł i radował się. Kochani, on służąc ojcu wiernie gdzieś odszedł w pole. Jego serce już odeszło od tak młodszego syna, odeszło od ojca. Mimo, że był w domu i wydawało mu się, że jest dalej z ojcem, ale on już był w polu. Jego życie, jego serce było w polu, nie było już w domu, bo jego służenie to już było nie jak syna, ale jak niewolnika i w ten sposób gdzieś jego serce zostało daleko od ojca. Wiecie, i ten syn tak samo musi wrócić do ojca, do tego kochającego. Wiecie, ja mówię tutaj o takich jakby wielu rzeczach, ale chciałbym, żebyśmy sobie zadali to pytanie. Ja sobie zadaję to pytanie, czy jestem blisko Ojca, czy mam taką bliską relację. Mówimy o takich podstawach, nie mówimy o jakichś takich rzeczach dalszych, bo Ojciec ma dla nas wspaniałe rzeczy. Chce dla nas wielkich rzeczy, chce nas używać, chce, ma dla nas dobre rzeczy, ale chcę też powiedzieć, że nawet jeżeli pastor mówił o poście, że teraz zachęcał do postu, jest to dobra rzecz, jest to może taki czas, w którym muszę stanąć i zreflektować się i zapytać, Panie, jak jest w moim życiu, jakie jest moje serce, czy jest blisko Ciebie, czy gdzieś daleko, czy jestem zagoniony. A chciałbym powiedzieć, jeżeli nie będzie w tym miłości do Ojca, czyli nawet ten post bez miłości, bez właściwych motywacji, nawet różne takie rzeczy, które są bardzo dobre, to mogą być to tylko takie marności. Jeżeli nie będzie w tym wszystkim takiego pragnienia, tej bliskiej relacji z Ojcem. Ja myślę, że ten post, do którego pastor zachęcał, może być takim też czasem, w którym mogę właśnie się bardziej skupić na tym, Panie, czy jestem blisko Ciebie? Czy słyszę Twój głos? Czy słyszę to, co do mnie mówisz? Czy wystarcza mi Twoja obecność? Bo wiem, że Ojciec chce nas tak bardzo błogosławić. Chce się troszczyć o nas. Chce też nas używać w naszej służbie. Chcę, abyśmy też wychodzili i rozszerzali Królestwo Boże.
Żebyśmy w sytuacjach, w której, tak jak mówił pastor, kiedy już nie będzie czasu, kiedy będzie trzeba stanąć wobec jakiejś przeciwności, zmagać się z czymś, żebyśmy byli mocni, żebyśmy byli ugruntowani, bo wtedy ta wiedza teoretyczna, co zrobić, nie wystarczy. Dlatego, jeżeli nie będę miał bliskiej społeczności z Ojcem, takiej bliskości z Nim, to w tym momencie to nie wystarczy. Kiedy pojawią się takie przeciwności, wyzwania, choroba, doświadczenia czy problem, który się pojawi, osoba, która będzie potrzebowała mojej pomocy, ja nie dam rady sam, kiedy nie będę na to przygotowany. Wiecie, nie wiem, miesiąc temu byliśmy na takim spotkaniu dla liderów grup domowych w Jastrzębiu i na koniec, wcześniej dostaliśmy takie wersety każdy i na koniec był jeden z braci, czytał taki fragment, ja to wczoraj chyba znalazłem. I myślę, że wielu z nas to zna, to jest list kochającego ojca do swojego dziecka, Ojca Niebieskiego. Jeżeli byście chcieli, nawet jak w Google'ach piszecie list kochającego ojca, to znajdziecie, ja to znalazłem tam powiedzmy na platformie szukając Boga. Wiecie, i coś takiego, jest tam wiele wersetów, które mówią o tym, jak ojciec bardzo ciebie kocha, jak bardzo chce relacji z tobą, jak bardzo pragnie, by być blisko mnie, abym się wtulił w niego, abym zawsze pamiętał o tym, kim jestem dla niego. Wiecie, bo często jakieś zranienia, nawet z dzieciństwa, powodują to, że mamy taki niewłaściwy obraz ojca i tak naprawdę nie potrafimy przyjść do naszego kochającego ojca w niebie tak szczerze, z radością. Nie potrafimy się przełamać. Często właśnie te zranienia powodują, że jesteśmy zablokowani. A coś może powoduje, że nie potrafimy odpowiedzieć na tę miłość, kiedy gdzieś odejdziemy. Wiecie, ja was do tego zachęcam. Może za chwilę przeczytam to, ale bez tych fragmentów, ten list, tak, żeby to tak może utkwiło. Ale jeżeli twoje serce gdzieś tam potrzebuje tego, będziesz miał możliwość usiąść przed komputerem, znajdź sobie ten list, a przede wszystkim przeczytaj te wersety, które właśnie o tym mówią, bo tego tu jest sporo. To jest taki list, który jest oparty tylko na wersetach Słowa Bożego. Ja może chciałbym go przeczytać. Moje dziecko, możesz mnie nie znać, ale ja wiem o tobie wszystko. Psalm 139:1. Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. To jest następny werset z Psalmu 139. Znam wszystkie twoje drogi. Psalm 139:3. Nawet wszystkie włosy na twojej głowie są policzone. Mateusz 10, 29, 31. Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz, to jest Księga Rodzaju 1, 27, we mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dzieje Apostolskie 17, 28. Bo jesteś moim potomstwem. Dzieje Apostolskie 17, 28. Znałem cię, zanim zostałeś poczęty. Jeremiasz 1:4-5. Wybrałem ciebie, gdy planowałem stworzenie. Efezjan 1:11-12. Nie byłeś pomyłką. Psalm 139:15. Wszystkie twoje dni są zapisane w mojej księdze. Psalm 139:16. Określiłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce zamieszkania. O tym mówią Dzieje Apostolskie 17:26. Jesteś cudownie stworzony. Ukształtowałem cię w łonie twojej matki. Psalm 139:13. I byłem pomocny w dniu twoich narodzin. Psalm 71:6. Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają. Nie jestem odległy i gniewny. Jestem pełnią miłości. 1 Jana 4:16. I całym sercem pragnę cię tą miłością obdarzyć. Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a ja twoim ojcem. 1 Jana 3:1. Daję ci więcej niż twój ziemski ojciec mógłby ci zapewnić, bo jestem ojcem doskonałym. Mateusz 4,
5:48. Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki. Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Mateusz 6:31-33. Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość. Jeremiasza 29:11. Ponieważ kocham cię miłością wieczną i nieskończoną. Moich myśli o tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza. I cieszę się tobą, śpiewając z radości. Sofoniasz 3:17. Nigdy nie przestanę czynić ci dobra, gdyż jesteś moją drogocenną własnością. Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie i pokazywać ci wielkie rzeczy, wielkie i wspaniałe. Jeremiasz 33:3. Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie. Rozkoszuj się mną, a dam ci to, czego pragnie twoje serce. Psalm 37:4. Bo to ja daję ci pragnienia. Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić. To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę. Jestem też ojcem, który pociesza cię we wszelkich twoich smutkach. Drugi Koryntian 1:3-4. Kiedy jesteś załamany, jestem blisko ciebie, tak jak pasterz niosący owieczkę. Trzymam cię blisko mojego serca. Izajasz 40:11. Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z twoich oczu i uwolnię cię od wszelkiego bólu, który zniosłeś na ziemi. Objawienie 21:3-4. Jestem twoim ojcem i kocham cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna Jezusa. Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do ciebie. Jan 17:26. On jest wiernym odbiciem mnie samego. Przyszedł, by udowodnić, że jestem z tobą, nie przeciwko tobie. Rzymian 8:31. By powiedzieć ci, że nie liczę twoich grzechów. Jezus umarł, żebyś ty i ja mogli zostać pojednani. Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. 1 Jana 4:9. Oddałem wszystko, co kochałem, by zdobyć twoją miłość. Rzymian 8:31-32. Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego i nic już nigdy nie oddzieli cię od mojej miłości. Przyjdź do mnie, a wyprawię na większą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało. Łukasz 15:7. Zawsze byłem ojcem i zawsze będę nim, ale ty czy chcesz być moim dzieckiem? Czekam na ciebie. Kocham cię, twój tatuś, Bóg Wszechmogący. Kochani, ja nie jestem kimś, kto dobrze recytuje. Myślę, że jakiś lektor fajny bardziej by to zrobił. Ale myślę, że w tym najważniejsze jest to, co mówi Boże Słowo. W tych wersetach, których nie przeczytałem, to były tylko takie wstawki z tych wersetów. Jeżeli będziesz miał czas, drogi bracie, droga siostro, usiądź, poczytaj te fragmenty i zobacz, jaki jest twój ojciec, jak bardzo cię kocha, jak bardzo pragnie takiej bliskiej społeczności z tobą, bliskiej relacji, żebyś się mógł zwierzać, słuchać jego głosu, jego rady, a żebyś po prostu mógł się cieszyć jego obecnością, jego bliskością, żebyś mógł doświadczać tego na każdy dzień. Ja tego też tak bardzo pragnę, żeby Ojciec w niebie był takim bardzo bliskim mi każdego dnia. Zachęcam wam do tego. Wiecie, ta pieśń, ja nie wiem, czy później jeszcze Marek gdzieś na koniec ją zaśpiewamy. Kiedy słyszę twój głos, nic tak nie cieszy. Wiecie, i też ojciec chce słyszeć mój głos każdego dnia. Nie tylko daj, proszę, ale ojcze, kocham cię, potrzebuję cię. Kocham cię ponad wszystko i twój głos, twoja obecność, twoje ramiona mi wystarczą. Wiecie, mówimy takie proste, podstawowe rzeczy, a wiem, że jeżeli te podstawowe rzeczy będą w naszym życiu regulowane, będą na właściwym miejscu, to ojciec będzie nam dodawał wielkie rzeczy. Amen.